Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zedmiarze, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę spoko loko. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, dzisiaj wymaksujemy sobie naszego Spike'a oraz kupimy do niego pakiet hiperdoładowania ze wszystkimi emotkami, sprayami i tak dalej. I dzisiaj tym Spike'iem zagramy wydarzenie specjalne, wyzwanie Dzikie Pustkowie. Więc jeżeli nie mogliście się doczekać nowego odcinka z gry Brawl Stars, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a za chwilę jeszcze ogłosimy wyniki konkursu na 100 zł PSC z poprzedniego odcinka. Ale zanim to zrobimy, oczywiście ogarnijmy sobie wszystko, co się dzieje w gierce. Odblokujmy sobie nowe wyzwania. Tak jest. Wejdźmy sobie w klan, zobaczmy. O proszę, The Farrell Team pierwsze miejsce. Wszyscy się spisali na medal. Gratuluję klubowiczom. Jeżeli chcielibyście dołączyć do mojego klubu, jesteście aktywnymi graczami, zapraszam. Akurat jest jedno miejsce wolne. Przypominam każdemu klubowiczowi, żebyście wydawali wszystkie bileciki i żebyście wbijali puszki. Każdy, kto nie wbije puszek, niestety będzie musiał zostać skikowany. A Krzychu, Bartis, KK2, Michał i Kapix, no są, że tak powiem, narażeni w tym sezonie. No i oczywiście, moi kochani klubowicze, pamiętajcie, że ja loguję się do gierki wtedy, kiedy mam czas. Nie ma możliwości ze mną się umówić, żeby pograć, tylko po prostu jak jestem online, wysyłajcie zaproszenia. Ja zawsze akceptuję od klanowiczów zaproszenia i wtedy możemy na przykład sobie jakieś misje wspólnie powykonywać. Dobrze, wybierzmy teraz naszego Spike'a. Gdzie on jest? Tutaj mamy Spike'a i mam go na poziomie 10 mocy, więc ulepszamy go na 11, żeby odblokować hiperdoładowanie. Boom! Tak jest. Sprawdźmy sobie jeszcze, jakie skórki mam w Spike'u. No, tych skórek dosyć sporo mam, spójrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tego nie mam ognistego. Mam ognistego Spike'a też! 6, 7! Tylko złotego Spike'a nie mam. Okej. Okay. Dobierzmy sobie jeszcze jedno wyposażenie. Myślę, że tarcza będzie spoko. Kupujemy za 1000 golda. Okej. Okay. Teraz skakujemy do sklepiku. I zobaczmy, ile teraz kosztuje oferta. Pakiet kolekcjonera Spike'a. 10 tysięcy Brawl Starsowych złotych monet. Niech będzie. Aby zostawić łapeczkę w górę za to. Boom. Mamy cały pakiet. Hiperdoładowanie. Okres rozkwitu, tak się nazywa. Wzmocnienia podczas hyperdoładowania. Super atak, kolczaste pole, ma teraz 20% większą powierzchnię. Spike wtedy zwiększa prędkość o 30%, obrażenia o 20% i tarcze plus 20%. Czyli będziemy mieli tak naprawdę już dwie tarcze na tej postaci. Bo jedna jest z wyposażenia. Okej, okay, mamy do tego... Wow, emotkę Spike'a Super Saiyajina. Coś pięknego. Okej, okay, teraz mamy jeszcze takiego spraya Spike'a. I ikona gracza Spike. Fajne. No to teraz wejdźmy sobie w naszego Spike'a, bo go nie wybrałem wtedy. Wybieramy. Jeszcze raz. Okej, wejdźmy sobie teraz w odznaki i zamienimy to z tym. Dobra. Teraz taką zarąbistą kaczuszkę odblokowałem z konetu bojowego. Spójrzcie na nią, jest przepiękna. Osoba, która wygrywa konkurs i garnia 100 zł PSC, jest ten oto szczęśliwy zwycięzca. Gratuluję. Dzisiaj sobie zróbmy też taki mini konkursik i rozdamy dzisiaj dla was 170 gemów, czyli ofertę za 60 zł. Spróbuj swojego szczęścia, wystarczy kliknąć link w opisie i potwierdzić, że masz zainstalowane Brawl Stars. Trwa to dokładnie 2 sekundy, a być może to właśnie ty zgarniesz kod PSC o wartości 170 gemów. Odpalamy misję i zagramy sobie tryb Knockout. W tym trybie dodatkowo występuje jeszcze gniewny robo. Wyobraźcie sobie, co się tutaj będzie działo. Okej! Okay. Mają baza, baz będzie się przyciągał, może być problem, ale mamy Bibi, więc będziemy go odbijali. O kurczę! Ja się zapatrzałem na lole. Dobra, tam jest szelka. Nie, 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 nie padaj! Szybki, szybki rzut jakiś tam naszym Spike'iem. Okej, okay, szelka, bomba, jedna. Nie trafiam jej. Teraz, teraz, trzy, dwa, jeden. Hop, 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 dostała, dostała, dostała! Baz dostał! Nie to, co trzeba zrobiłem, nie to, co trzeba. Ult! Padłem. Ajajajajaj. Dawaj, dawaj, Shelly. Dlaczego ona walczy z tym robotem? Chcę go zgubić, rozumiem, żeby się na Shellkę sfokusował, ale chyba Bibi jest za wolna. Ulta dostanie. Tak jest. No i niestety, chyba pada. On już nie powinien atakować, żeby Patrz, prawie się przerzuciła, czemu nie biegłeś? Okej. Okay. Zamyka nam się tutaj pętla już. Nie ma szans, nie ma szans niestety. Zagrajmy jeszcze raz. Już prawie mamy nabity hyper atak.
Na spokojnie. Cyk. Tu nikogo nie ma. Z tej strony też nikogo nie ma. Poszli lewą stroną. Dobra, mamy Lolę. Lola będzie w potrzasku teraz. Tak jest, dostała ode mnie. Hyper atak i wjeżdżamy w nią. Bomba. Bomba. Ult 20 razy większy. Tak, 20% większy. Spójrzcie na to, jakie teraz wielkie pole było. Ale tutaj teraz mocno to wjechało. Dobra, bas, 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 bas. Leży. Jeden. Jeden. Leciutko nam się wtedy nóżka podwinęła. Ale teraz tak łatwo nie będzie z nami. O, uwaga. Tam nikogo nie ma w krzaku. Nie ma. Gniewny robot już jest zrespiony. Tak, Shelly, zostaw mojego ziomka. Dobra, bas przyjął plombę. No, pada, ale strzał. Przepiękny blind shot. Poczekajmy, niech ten bas. Nie bij go. Odejdź, po co bijesz tego bota? Nie ma power cubesów z bota. Ale lipa. Dobra. Ja na tym bazie jeszcze sobie nabił hyper ataczek. Cyk. Dokąd, 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 wariacik. Emoteczka odpalona. Jazda z nim. Jazda. Pyk. Gdzie, 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 gdzie? Ale cię kontroluje, gościu. Co? W szoku jesteś. Dobra, dobra. Ła! Ła! Robo! Robo bije. I to mocno. Uciekam, uciekam. Luruję go. Luruję go na baza. Cyk. Cyk. Zostaw mi Lolę! No. Jeszcze by mnie pokonał. Ale udało się. Było już ciężko. Chłop nie poradził sobie z tym bazem. No ale na szczęście idealny rzut podkręconą piłeczką Spike'a. I mamy zwycięstwo. Bardzo fajny jest ten event. Okej, okay, tu jeszcze mamy rzadkie Star Drop. O kurcze, mamy tutaj RT, mamy Franka i Ems. To będzie mega ciężkie trio. Z Frankiem będzie problem. Dobrze, ja będę tutaj z Michałkiem. Siemano, Michałek. Prawdopodobnie sfokusujemy się na Franku. Okej, okay, dostał ktoś, tam jest jakiś oponent. Ojojojojojoj, na tą Ems trzeba uważać, bo tutaj będzie ciężko z nią. Zostaw mi mojego... Nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Przypopadam, żyję. Padł! Na szczęście ten Frank padł! Cofnijcie się, no nie, no idzie mi na tika! Robot idzie na tika. Przerąbane, gramy w osobieniu. Dobra, szybko, 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 ult, 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 ult! Nie, jeszcze nie. Hyper do ładowania mam, ale zostawię na następną rundę. Wtedy z łatwością sobie z nimi poradzimy. Bomba, bomba, padam. No, nie denerwuj mnie, puść tą bombę już, tik! Woo! Myślałem, że jeszcze przegrają. Dobra. Widzowie, teraz jest zadyma. Patrzcie na to, jak się wlatuje hyper atakiem w chłopa. Okej, okay, bomba wyznaczy mi trasę. Gdzie jest oponent? Ja wskakuję tutaj. Cyk. Hyper doładowanie. Ult! Przepiękny ult! Wjeżdżam, 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 wjeżdżam! Ult! Dobra, dobra. Mocne mam bomby. Ale szybka runda! Ale dominacja genetyczna! Zobaczcie, jak to zagrałem idealnie. Boom! Jeden porobiony, drugi prawie, ale na szczęście Bi wjechała z ultem. Tak jest. Przekozacki jest ten Spike. Okej, czas na kolejny tryb, moi drodzy. A kolejny tryb to zbiory klejnotów, ale modyfikatorem w tym trybie jest deszcz meteorytów! Tu może być grubo. Okej, okej, okej. Kto jest w przeciwnej drużynie? Tara! Dynamike. Ojejku. I jak on się nazywał, ten clown? Chester. Ej, 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 gość. Jest! Dynamite przeżył. Nie wierzę w to. A Tara będzie zbierać. Ona też ma ulta, zawsze może nas wyjaśnić. Szybko, 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 szybko. Spray, 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 spray. Nie trafiam. Padnie. Przeżyła. Padam, 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 padam. Żyje, żyje, żyje. Aha, Tara ma leczenie. Niedobrze, niedobrze. Nie mogę jej pokonać w żaden sposób. Dobra, dobra, dobra. Poleciał ulty, jest Tara porobiona. Szybko. No najgorzej, moje pole kolczaste nie dało im rady. Mam nabity hyper atak, jest moja szansa, żeby jeszcze ich jakoś wjechać. Wjeżdżam, wjeżdżam na pełnej, na pełnej, na pełnej, na pełnej. Rzucam piłkę, jeszcze podkręcona, nie trafiam. 24 HP na Spike'u. To jest bardzo mało, ale na szczęście ten Mortis coś zrobił, co zrobił, pięknie! Jej! Ale rozgrywa.
rozgrywka, ale rozgrywka! Ten Mortis zrobił idealny timing. Wypadł mi stąd. Patrzcie, jeszcze ulcik poleciał przepiękny. Bomba, 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 Chester leży. Ale to był mecz. I uwaga, kolejne zbiory klejnotów. Myślałem, że nie wygramy tamtego meczu, bo była tara. A dobrze wiecie, jak się gra przeciwko tarze, zbiory klejnotów. Masz dużo klejnotów, tara zawsze cię przyciągnie. I w ogóle wam powiem, że nie odczułem za mocno tych meteorytów. Mamy teraz gościa, który nazywa się Kocham. I kto tam jeszcze był? Jaka postać? Nie widziałem, nie widziałem. Dawaj! Kościu, nie śpi. A, Daryl! Daryl był jeszcze. Dobrze, że mamy Bull. Będzie nam tutaj minował pole. Gdzie się respią klejnociki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, pada. Padasz, padasz, chłopie. Dostałem meteorytem, nie wierzę! A powiedziałem przed chwilą, że nie widziałem tych meteorytów i mi nie przeszkadzały. Dobra, 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 dobra. Ej, 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 gościu, dokąd? Łap kwiatuszka! Oddawaj te kuby. Ale... o kurczę, oddawaj, oddawaj, oddawaj! Ale zadyma była. Zara, odpalamy ulta. Ult, ult, ult! Bomba, bomba, bomba! Nie mają szans! Uciekaj, uciekaj, to Spike Farrell! Dary! Nie, 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 nie! Wiedziałem, 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 wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, że mnie sprzątnie! Dawaj go, lej go, lej go, lej go, lej go, lej go! Dobrze! Bierz to wszystko, stary! Zabijaj, 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 zabijaj! Dostaję meteorytem! Darylek, nie, żyje. Gramy dalej, nie ma lipy. Muszę poczekać na amunicję. Kurczę, oni mają dychę! Lecimy w tamtego chłopa. Tam jest w krzakach, Daryl tutaj jest. Padaj, padaj, padaj! Nie no, Karl! Dobrze, 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 stracił kiuby, zabrał ten bo! Lecimy! Lecimy ostro, szybko, szybko, szybko. Gdzie jest ult? Od razu ult, od razu ult. Wypadł mi stąd, chłopaki. Spowolnieni, tak jest. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ulcik znowu. Gadżecik, tak jest. Porobiony, porobiony, porobiony. Ale ten bo wykierował gierkę. Mekka. Brawo, brawo. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie i dzikie pustkowie. Twoja nagroda, nowa odznaka. A odznaką jest co? A, to jest taki... kłębek zwiniętych kijków z liściami, który się toczy. Szsz. To ma jakąś taką swoją w ogóle fachową nazwę, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Jak pamiętacie, napiszcie w komentarzu.